Aż trudno w to uwierzyć, ale to już 2,5 roku, odkąd nie ma z nami pana Krzysztofa Krawczyka. Mówi się, że czas leczy rany. Może się pani podpisać? Tak mówią, że czas leczy rany, no ale w moim przypadku to się nie sprawdza, bo ponieważ moje serce jest dalej krwawiące, nie zabliźnia się, jest mi ciężko, ta rana cały czas krwawi. Mam nadzieję, że to kiedyś trochę się uspokoi. Są dni takie, że jest lepiej, gorzej. Wydaje mi się, że ja raczkuję. Że ja raczkuję w swoim życiu, bo ja muszę nauczyć się żyć inaczej, na nowo. Ale są dni, że nie chce mi się nawet z łóżka stać. Mi też ostatnio odeszła bliska osoba i to, co daje nadzieję, to szukanie i znajdowanie znaków. Ja bym bardzo chciała, żeby te znaki były, ale ja, jak rozmawiałam z Krzysztofem jeszcze, kiedy on nie był chory, rozmawialiśmy na różne tematy, to nawet poruszaliśmy temat właśnie śmierci i ja zawsze mówiłam tak, Krzysiu, ale jakby coś się stało, jakbyś odszedł, tak oczywiście w żartach, to ty nie możesz przyjść do mnie, bo wiesz, że ja umrę na zawał serca, bo ja jestem chory, ja się boję. Ale co się stało? Ja mam teraz taką lampkę w sypialni, taką LED-ową i nawet jakie zakłócenia są prądu, czy wyłączają prąd, czy wichura, czy cokolwiek, to czasami w tych różnych elektronikach różne rzeczy się dzieją. Ta lampka się nigdy nie zapaliła, nie było takiej opcji. 1 listopada w nocy ta lampka się zapaliła, więc może to jest znak, że on przyszedł do mnie tak... Wiedział, że ja się tego nie będę bała, że ja tego się nie wystraszę, dał mi znak, że on jest. I ja odczuwam jego obecność, na przykład jak prowadzę samochód i była taka sytuacja, że zmieniałam pas na autostradzie i zerknęłam w lusterko i widziałam wolne. I to był ten punkt martwy, że się jest taki punkt, że się po prostu nie widzi, a jest ten samochód. A potem nagle, Ewa, szybko się odwróć. I słyszałam autentycznie Krzysztofa głos, ja się odwracam i ja mam samochód obok siebie. Byłaby na 100%... Uchronił od wypadku ten głos. Dokładnie tak. Ja jak wyjeżdżam z domu, to też proszę świętego Krzysztofa, patrona kierowców o pomoc, jak również mojego Krzysia, żeby też pomagał mi dojechać szczęśliwie do celu podróży. A zdążyliście sobie coś obiecać? To tak, my rozmawialiśmy, tak jak wspomniałam, my rozmawialiśmy na temat śmierci, jak kto odejdzie, to zawsze śmialiśmy się, najlepiej żebyśmy odeszli razem, bo druga osoba bez drugiej nie da rady żyć. My byliśmy od siebie uzależnieni, my byliśmy, tak jak ja mówię, oddychamy jednym powietrzem, jedno bez drugiego nie mogło żyć, więc nie wyobrażaliśmy sobie takiej sytuacji, że możemy zostać oddzielnie, że Krzysia zabraknie, czy mnie zabraknie. Stało się inaczej. Jeszcze 2 lata temu powiedziała pani, że zdarza się pani chodzić i spać w koszulach męża. Dalej to się zdarza? Tak. Tak? Ja mam jego szafę, mam jego koszulę. Nic się tam nie zmieniło? To znaczy, wie pan, no trochę rzeczy musiałam już polikwidować, bo stare, niepotrzebne. U nas na wsi są ludzie, którzy pracują w lesie i potrzebują ciepłych, dobrych rzeczy. No to po prostu dałam, no bo co ja będę z tym robić? Żeby miały drugie życie, jak to się mówi. Tak, a ja mam takie rzeczy, na przykład kostiumy. To nawet jak wróciliśmy z ostatniej trasy, mamy w korytarzu taką szafę, gdzie zawsze wieszaliśmy kostiumy, to jak powiesiliśmy po ostatnim koncercie, to te kostiumy wiszą do dzisiaj. Mm-hmm. Nie ruszam, bo ta szafa jest mi na razie niepotrzebna. Niech one tam jeszcze będą. No mam jego gitary, rzeczy osobiste, też koszule, w których śpię. Czasami jak mi zimno, to tam mam pod ręką takie flanelowe jego koszule, bo ja nie mam flanelowych koszul, to on lubił, to ubieram i chodzę, żeby było mi ciepło.